Cześć dziewczyny. Dzień dobry, Anetko. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Cześć Kasiu. dziewczyny. Anetko, dzisiaj sesja kotelepatyczna, twoja, czyli ty również będziesz wchodziła w hipnozę. No to standardowo zaczniemy od twoich punktów. Muszę podawać, wolałabym bez pytań, jeśli nie, bez tych punktów, Nie jeśli jest to musisz, nie musisz. możliwe. Ja mam tylko. To ja mam pytanie do ciebie, ponieważ dostałam wcześniej od ciebie dłuższą taką listę punktów, a później przesłałaś mi krótszą i ja mam przygotowaną tą krótszą. Tak, ja myślę, że resztę jakby się wyjaśni, będę wiedziała też, o co chodzi. To Jasne. Dobra, dobra, no, tak mi super. się wydaje, że polecimy z tą krótką. Polecimy z tą krótką. Sesja i tak pokaże to, co ma pokazać. No właśnie. A dużo lepiej pracuje się, jak mamy mniej na kartce tutaj No do właśnie. czytania. No to fajnie, no to ułóż się w takim razie wygodnie. Ciebie pierwszą Okej. wprowadzę. Dobrze, tylko teraz będzie widać. Tak, ustaw kamerę, żebym miała twoją buzię na środku. Nie wiem, czy tak widać? Widać. Będzie? Będzie bardzo dobrze. Jak już jest Tobie wygodnie, to zaczniemy fazę relaksu, którą możesz zacząć od wzięcia kilku głębokich oddechów. I robisz wdech głęboki, możesz przez chwilkę zatrzymać powietrze w płucach i wypuszczasz. I jeszcze raz. Głęboki wdech i wydech. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i teraz z wydechem puścisz całe zdenerwowanie i wszystkie wrażenia z całego dnia. Czujesz, jak twoje ciało opada swobodnie na łóżko, na poduszki. Twoje stopy rozluźniają się i opadają swobodnie. Teraz całe nogi bardzo przyjemnie rozluźniają się. Relaksują i stają się cięższe, bardzo przyjemnie cięższe. Rozluźnia się miednica. Brzuch. I cała dolna część pleców. Oddychasz swobodnie w swoim rytmie. Całe ramiona i ręce opadają swobodnie. I głowa. Cała jesteś teraz rozluźniona. Anetko, policzę teraz od 10 do 1. A ty będziesz rozluźniać się, relaksować coraz bardziej i zapadać. 10.
Liczę od 1 do 3. I na 3 pójdziesz do jakiegoś wspomnienia albo jakiegoś snu. 1, 2, 3. Co widzisz albo co czujesz, Anetko? Wcześniej, nie wiem dlaczego, ale zobaczyłam jakieś krzesło, a w tej chwili ten obraz zniknął. To wróć do tamtego obrazu. Pójdź tam, gdzie pojawiło się krzesło. Jesteś? Wiem, ja to widzę tak jakby jakieś jakbym siedziała na jakimś krześle. A to krzesło było ustawione na takiej, nie wiem jak to nazwać, jak od zegara takie, mechanizm taki. Tak, tak, coś takiego. I w tej chwili ja czuję, jakby mi się kręciło cały czas w głowie tak mocno. Okej. Dobrze. Sprawdź, do czego służy ten mechanizm. Spróbuj odczytać z tego kręcenia się w głowie. Co on robi? Ten mechanizm. Co z tobą robi? Powiedz, jakie masz odczucia, oprócz kręcenia się w głowie. Jakbym nie mogła zobaczyć. Wszystko jest takie zamazane przez to. To zatrzymaj teraz ten mechanizm. Robisz stop i już. Zatrzymaj czas. Zatrzymałaś? Nie mogę. Dołączy do ciebie teraz Kasia. Zgadzasz się? Tak. Dobrze. Kasiu? Tak, jestem za plecami, Anet. Dotknij jej. I rozpoznaj. Tak. Aneta. Jak ty widzisz tę scenę? Kręcenie jest w głowie Anety. To jest jej odczucia. Co jeszcze? Czuję się skołowana. Skołowana. Tak. Bardzo duża dawka emocji naraz. Traci jasność myślenia. Dlatego ma to odczucie kręcenia w głowie. Okej. Anetko, czy ty zobaczyłaś albo poczułaś Kasię? Z tyłu za plecami. To odwróć się i popatrz, czy to Kasia. Rozpoznaj ją. Powiedz Kasi, żeby stanęła naprzeciwko ciebie. Jak widzisz Kasię? I mam wrażenie, że ja jestem taka właśnie taka rozmyta przez to kręcenie, a Kasia jest taka stabilna, taka wyraźna. Dobrze, jak widzisz ją? Oprócz tego, że jest wyraźna. Jako taką silną osobę. Silna osoba, dobrze. Chciałabym, żebyś teraz popatrzyła na swoje stopy. Zobacz, co masz na stopach. Nie, to wygląda trochę jak takie buty narciarskie. Jak się twoje stopy czują w takich butach? Ciężko, nie mogę się poruszyć. Zobacz, co masz wyżej na nogach. To trochę tak wygląda jak taki strój rycerski, taka blacha jakaś. I co tobie to robi, ta blacha, ten strój?
tak się czuję ciężko właśnie. Tu wszystko wiruje, a z drugiej strony jakby ten dół był taki zatrzymany. Zobacz, do którego miejsca sięga ta zbroja. Nie wiem, jak tak spojrzałam, zaczęłam patrzeć od dołu do góry, to miałam wrażenie, że ona jakby tak się nakładała w górę cały czas, jakby pojawiała się coraz to wyżej. Czyli kiedy zwracasz na nią uwagę, to pojawia się coraz wyżej. I zobacz, dokąd ostatecznie sięga. Jakby bym cała w niej była. Włącznie z głową. Dobrze. Unieś się teraz ponad siebie, tak jakby tylko mentalnie. I obejrzyj siebie z góry. Całą tę przestrzeń, w której jesteś. Tak, żebyś również widziała Kasię. Cały czas, przynajmniej kątem oka, widzisz Kasię. Coś przerywa. Coś przerwało. Anetko, to jeszcze raz. Unieś się ponad siebie. Ponad siebie. Ponad przestrzeń, w której jesteś. Obejrzyj całą przestrzeń, całą siebie, ale tak, żeby nie tracić kontaktu z Kasią. Ja widzę jakby pod, bo te, widzę to krzesło, widzę taki właśnie taki mechanizm i jakby pod nim była taka pustka, czarno. Ja na środku. Jakby na dole nie było nic. Jak się czujesz z tym nic pod spodem, na dole? To wygląda jakby była, to było przykryte szybą, ale tam... Możesz tego dotknąć, zbadać, sprawdzić, czy rzeczywiście tam jest szyba. Nie, to jest tak, jakbym... Jakbym w powietrzu wisiała nad tym. Jak się czujesz z tym, z tą świadomością, że jesteś jakby w powietrzu? Nie wiem. Jest ci to obojętne? Denerwujesz się z tego powodu? Mam czasem takie poczucie, że mogę wpaść w tą ciemność, w tą... Okej. Okay. Obawiasz się tego, że możesz wpaść? Tak. Gdzie odczuwasz to, ten lęk przed wpadnięciem w jakąś ciemność czy otchłań? Poszukaj tego w ciele. W brzuchu to czuję. Które to jest dokładnie miejsce w brzuchu? Tak przy żołądku. Bliżej żołądka. Dobrze, to teraz włóż swoją rękę do brzucha. I odszukaj tego miejsca bardzo precyzyjnie. Masz? Jak to czujesz? Pod palcami. To jest takie czarne, twarde. Czarna, twarda kulka. Rozpoznajesz to jako własną produkcję? Czy jest to nie. raczej nie? Nie. Dotknij teraz tej zbroi, którą masz na sobie i sprawdź, czy materiał, z którego została ta kulka wykonana i ta zbroja, to jest to samo. Czy nie? Wydaje mi się tak, ale nie mam pewności. Okej. Teraz buty. Buty i kulka, porównaj. Podobne, czy nie? Wydaje mi się tak, ale... Dobrze. Nie jestem pewna. Teraz to samo z krzesłem. Krzesło i kulka. Wydaje mi się, że to jest wszystko jakoś połączone. Dobrze. I teraz jeszcze mechanizm, który jest pod krzesłem i kulka. Ma to coś wspólnego razem. Ma to wszystko coś wspólnego tak, razem. Tak. Ale to wszystko nie jest nic mojego, jakby to w ogóle nie. Bardzo dobrze. Zobacz, jak wspaniale sobie poradziłaś, ile już się dowiedziałaś. Jeżeli ta kulka, która wywołuje lęk, nie jest twoja, wyciągnij ją poza siebie i zobaczymy, co się stanie. Wyjmij ją z brzucha. Mam ją na ręku. Obejrzyj ją teraz. Zobacz, jak wygląda.
trochę się powiększyła i jakby tak jak coś się rozgrzewa pod wpływem gorąca, zaczęło zmieniać kolor na taki czerwono-pomarańczowy, ale tak z wierzchu tylko. Mhm. Czyli zaczyna się zmieniać pod wpływem czegoś. Mhm. Zatrzymaj ją teraz. Zatrzymaj jej działanie. Totalnie. Nic już się nie zmienia, nic się nie powiększa, nie zmienia rozmiarów i nie pobiera twojej energii. Zatrzymałaś? Wydaje mi się, że tak. Super, bardzo dobrze. Powiedziałaś, że masz poczucie, że to nie jest twoje, że to nie należy do ciebie. Zawołaj więc właściciela. Ma przyjść i się przedstawić elegancko. Kto się zjawił, Anetko? Nie, ja tylko zobaczyłam jakiś ogon, ale nie wiem, reszty nie widzę. Zawołaj go i zatrzymaj. Ma stanąć naprzeciwko ciebie. Bez dyskusji, bo już został odkryty. Razem z całym swoim mechanizmem, który na tobie zamontował. Stoi? Nie widzę, mam, za to poczułam, jakby ktoś złapał mnie za ręce i jakby je tak próbował. Anetko, odsuń go. Jakby zesztywniały. Odsuń go. To tylko kwestia myśli twojej. Odsuń go 3 metry przed tobą. Nie wolno mu już ciebie dotykać. Już. Odsunęłaś? Nie wiem, cały czas czuję to coś na rękach. Kasiu? Bransoletki. Bransoletki. To też część tego całego układu? Tak. Ołowiane, ciężkie bransoletki. Okej. Okay. Dobrze. To też jego? Tak. Co jeszcze Anetka ma na sobie? Te bransoletki, pomimo tego, że są z ołowiu, one mają jeszcze czerwone kamienie, które się uaktywniły. Anetko, jak świecą na czerwono. To ma coś wspólnego z tą czerwienią tego kamienia, który wyciągnęła z brzucha? Tak, to jest to samo. Anetko, zdezaktywuj te bransoletki. Wyłącz je, tak samo jak wyłączyłaś to, co miałaś w brzuchu. Wyłączyłaś? Nie mogę tego zrobić, nie wiem czemu. Możesz. Możesz. Boisz się tego bytu, który się pojawił, którego ogon zobaczyłaś, czy nie? Nie, właśnie nie wiem, o co chodzi. To działa, jakby zagłuszało pole energetyczne Anety. Co zagłusza? Pole energetyczne Anety. Co zagłusza? Sprawia te bransoletki, wprawiają ją w taki dziwny rezonans. Okay. Tak, ja czuję, i to idzie, aż poczułam to też w kolanach, po prostu wszystko mi w ciele jakby zaczęło drżeć. Kasiu, w takim razie, ponieważ mamy zgodę Anety na tę pracę, również jej autoryzację do tego, żeby zadziałać również w jej imieniu podczas tej sesji, to ty zawołaj ten byt i rozkaż mu stanąć sztywno i prosto naprzeciwko niej. Tak, ja go widzę. Kto to jest? Jakie to jest DNA? To jest jaszczur. To jest jaszczur. Zmroź go. Stoi. Teraz zmroź cały ten mechanizm, który Aneta ma na sobie. Dobrze. Wszystko. Zmrożone. Tak samo jak on. Razem z nim. Anetko, poczułaś różnicę? Powoli, ale zaczyna odchodzić. Tak powoli bardzo. Dobrze, bardzo dobrze. Kasiu, obejrzyj jeszcze całe subtelne ciało Anety i zobacz, czy są tam jeszcze jakieś niezauważone wcześniej przez nas mechanizmy. To działa na całym ciele Anety. Bransoletki, te buty, zbroja, ale coś jest w gardle, jest obręcz. Tak, to też czuję. Taka sama jak bransoletki. To również zmrażasz. Tak, wszystko jest zmrożone. I coś jeszcze w pachwinach u nóg.
Zobacz, co to jest. To jest też podobny mechanizm, takie szczęki. Okej. To teraz, Kasiu, podejdź do Anetki, dotknij tego mechanizmu jako całości i odczytaj jego funkcje, wszystkie funkcje, co on ma robić, czy miał robić. Po pierwsze, miał Anetę dekoncentrować i wprowadzać pewien chaos i zamęt w jej przestrzeni. Nie wiedziała, gdzie jest, gdzie się znajduje, a i tak naprawdę co robi. Była taka ogłupiała troszeczkę tym mechanizmem. Była rozdygotana, roztrzęsiona, wprowadzało to pewien stan nerwowości, poddenerwowania. I wyładowywało jej energię bardzo mocno i w bardzo szybki sposób. I wtedy ta energia dokąd płynęła? Widzę ten zegar i mechanizm z krzesełkiem. Okej, czyli była jakby wciągana, pobierana tam do tego mechanizmu. Zobacz, jakiego rodzaju energia była wciągana. Chodzi bardziej o częstotliwości. I czy to ma coś wspólnego z tym czerwono-pomarańczowym żarzeniem się niektórych elementów tego systemu? Te elementy żarzące aktywowały za każdym razem układ, jak tylko było potrzeba uruchomić Anetę w ten sposób, czyli odciąć ją od jej energii, bądź troszeczkę przekonstruować jej odczucia na wymagane, czyli właśnie wprowadzać ją w stan zdenerwowania, co sytuacja, Aneta to odczuwała tak, że nic się nie działo, a nagle robiła się nerwowa, poddenerwowana. Wszystko ją irytowało. Miało to za zadanie tak samo trzymać ją w tej przestrzeni. To jest jakaś dziwna szklana konstrukcja. Wszystko jest szklane dookoła. Okej, dobrze. Bardzo dobrze. Anetko, widzisz wszystko, rozumiesz? Jak się czujesz teraz? Jeszcze czuję coś w opuszkach, jakbym palców. Nie wiem, czy to schodzi tak powoli, bo czuję, że schodzi. Cały czas jeszcze mam tą energię. To sprawdź Jeszcze to, takie obejrzyj swoje rozdygotanie. ręce, obejrzyj swoje energetyczne opuszki, obejrzyj i zobacz. Jeśli tam coś widzisz, również to wyłączasz, zmrażasz. Było coś? To coś jakby miała do końcówek palców podłączone coś takiego jeszcze. Okej, zmroź to. Dezaktywujesz. To nie działa już. Jak się teraz czujesz? Już lepiej, już tak widzę, że schodzi to wszystko. Dobrze. Uspokaja się. Bardzo dobrze. Okej. Popatrz teraz na ten byt, który stoi naprzeciwko ciebie. Widzisz go? Możesz go teraz zobaczyć? Ja mam wrażenie, że on jest odwrócony, drą mnie tak bokiem. To każ mu stanąć prosto. On nie może ci już nic zrobić. Jakby nie chciał patrzeć mi w oczy. Ale ma spojrzeć. Każ mu to zrobić. Ma spojrzeć w twoje oczy. Popatrzył. Sprawdzimy teraz twój kanał telepatyczny. Zostawisz mnie z nim na chwilę. Będę go nazywać Jaszczurem. Jaszczurze. Jaszczurze. Słyszysz mnie? Wiem, że słyszysz. Ale nie krępuj się. Możesz popatrzeć teraz w oczy Anety. Możesz popatrzeć, bo ona ci na to pozwala. I będziesz teraz odpowiadał na pytania, ponieważ ja działam zgodnie z jej wolą i na podstawie jej woli i będę ci zadawała pytania, a ty musisz na nie odpowiedzieć. I wiesz, że musisz. Do czego służy ci wyciągana z Anety energia? Odpowiadaj. Do czego ci służy jej energia?
Jeśli nie odpowiadasz, to zrobimy kolejną rzecz. Kasiu, podejdź teraz do Anety i powiedz jej, żeby anulowała energię, którą on z niej wyciągnął, czyli energię, którą on, Anety, energię on ma w sobie. Policzę do trzech i Aneta anuluje ją. Raz, dwa i trzy. Jaszczurze, będziesz teraz odpowiadał na moje pytania. Co robisz z Anety energią? Zabieram. Dokąd zabierasz jej energię? Do krzesła. Co tam jest w tym krześle? Do czego służy krzesło? Odpowiadaj. Kasiu, podejdź teraz do Anety jeszcze raz i poprzez ten mechanizm, który jest połączony z nim, poprzez Anetę, powiedz Anecie, żeby wysłała odrobinę takiej energii szczęśliwości. Znowu policzę do trzech. Raz, dwa i trzy. Jaszczurze. Jaszczurze. Do czego służy to krzesło? Odpowiadaj. Zabrać z nich energię. Dokąd ta energia płynie dalej? Z czym jest połączona? Do tego mechanizmu. A mechanizm z czym jest połączony? Tam jest coś pod spodem. Dobrze, zostaw mnie z Anetą. Anetko, rozłącz się. Rozłącz się, wyrzuć go z siebie. Całkowicie. Całkowicie. Podnieś teraz swoje wibracje. Podnieś swoje wibracje. Jak się czujesz? Znowu strętwiały mi ręce. Wyrzuć go całkowicie z siebie. Całkowicie. Wyłącz mechanizm. Podejdzie do ciebie Kasia. Kasiu, naładuj swoje ręce spokojem. I dotknij do Anetki ramion, tak żeby ją zainspirować. Żeby wróciła do swoich takich spokojnych częstotliwości. To sprawiło, że usztywniło mnie wszystko. Jak się teraz czujesz? Poczułaś dotyk Kasi? Nie mogę tylko poczuć, zesztywniały mi ręce i czuję coś w gardle, co zesztywniało i w kolanach. Poczekaj, Kasiu, co się wydarzyło w trakcie przepuszczania? Aneta nie wyciągnęła z siebie tych wszystkich elementów, tylko je zmroziła. A przepuszczając go, one tak jakby usztywniły w ogóle całe jej ciało. Po prostu zdrętwiały, zakleszczyły się na jej ciele. Kasiu, to ty wyłącz cały ten mechanizm. Dobrze. Po prostu wyłącz. Czyli nawet więcej niż zmrożenie, wyłączenie totalne, to już nie działa. Kompletnie. Tak. Anetko, jeśli chcesz, jeśli jesteś gotowa, możesz cały ten mechanizm usunąć z siebie. Po prostu go wyjąć. Zacznij od tego, co masz w gardle. I zbierasz z rąk te bransoletki, z opuszków palców. Tę kulkę, którą miałeś w brzuchu, całą zbroję i buty, wszystko zdejmujesz. Zdjęte? Kasiu, możesz pomóc Anetce. Ściągnięte? Ściągnęła.
Anetko, to jest pewna technologia, którą on zastosował do tego, żeby wprowadzać ciebie w dekoncentrację, ogłupienie, roztrzęsienie i nerwy. W momencie, kiedy cały ten mechanizm z siebie ściągasz, on nie ma już możliwości, żeby manipulować twoją energią. Teraz to już jest tylko kwestia tego, czy mu na to pozwolisz, czy nie. Chcesz mu na to pozwolić, żeby manipulował twoim Nie. samopoczuciem? To wszystko ściągasz i zatrzymujesz jego wpływ na siebie. To jest decyzja. Jak się teraz czujesz? Czy wszystko już jest zdjęte z ciebie? Nie wiem, rozluźniam się, ale jeszcze nie czuję się tak całkiem. Dobrze, jesteśmy w trakcie pracy. Czy jesteś w stanie pracować dalej, Anetko? Tak. Zobacz, czy masz coś w głowie, czy coś wpływa na twoje myśli. Nie, to jest coś na czubku głowy. To również to. Wyłącz i zdejmij z siebie. I połóż na kupę tych sprzętów. Gotowe? Teraz unieś się ponad to krzesło. Po prostu z niego zejdź. Nie dotykasz już niczego, co należy do tej uprzęży, do tej technologii jaszczurzej. Będziemy pracować z takiej pozycji. Gotowe? Anetko, powiedz mi, co czułaś, kiedy go przypuszczałaś? Taką wściekłość i taką. I mu się nie podobało, że musiał patrzeć na mnie. I że jakby on przepuszczany był przeze mnie. Nie podobało mu się i czułaś wściekłość, czyli ta wściekłość i wszystkie pokrewne emocje do wściekłości, czyli irytacja, nerwy, to jest coś prawdopodobnie, co mu bardzo odpowiada, czym on się karmi. Czyli bardzo mu było na rękę to, że czułaś się podenerwowana lub zirytowana. Zgadza się? Zobacz, czy masz w sobie chociaż odrobinę jeszcze irytacji albo nerwów. Jeśli tak, zbierz to wszystko. Zbierz go, bo sesja trwa, a ty go cały czas dokarmiasz. Gdzie jeszcze znalazłaś te emocje? Jeszcze tak w gardle czułam. Gardło. Dobrze. Wyciągnij to i możesz wyrzucić do portalu. Pozwolisz, żeby się to rozpuściło. Zrobione. Anetko, czy chciałabyś zobaczyć, co jest niżej, dokąd twoja energia płynęła po przejściu przez cały mechanizm, krzesło i to, co pod krzesłem? Chcesz to zobaczyć? Tak. Dobrze, tylko teraz nie dotykasz, absolutnie nie dotykasz tej konstrukcji. Obserwujesz to wszystko z dystansu. Idziemy na dół. Zobacz. Z czym to jest połączone? Dokąd prowadzi ten mechanizm? To pod spodem jest jakby taki był lej. I on się w tą ciemność jakby zwęża się, ale nie wiem, co tam dalej jest. Tam jest cały czas ciemno. To zapal światło. Zapal światło i powiększ sobie obraz. To twoja przestrzeń. Możesz z niej zrobić wszystko, co chcesz. W każdej sekundzie, więc zapalasz światło i przyciągasz to, co jest tam po drugiej stronie tego leja. I powiedz, co widzisz. To wygląda trochę tak jakieś laboratorium. Ja nie wiem, tam są jakieś
jakby ten lej był podłączony do czegoś na środku. Nie wiem, co to jest, a do tego jest naokoło podłączone coś jeszcze. Dobrze. Jakieś kapsuły, zbiorniki. Nie wiem, co to jest. Czy widzisz tam jakieś postacie? Nie wiem. Jedyne co widzę, zaczął mi tak obraz jakby migać, powiększać się i zwiększać się. To zatrzymaj Zaczęło czas. mi się. Zatrzymaj czas. Nie pozwalaj na manipulowanie sobą. Czy widzisz kogoś jeszcze w tym laboratorium? Jakieś postaci, jakieś byty? Nie widzę, ale czuję. Czujesz. Ile czujesz istot? Nie wiem, poczułam coś 3-4, nie jestem pewna. 3-4. To teraz ja klasnę i wszystkie postaci, które tam są, zobaczysz. Kasia jest obok ciebie. Jeśli chcesz, może wziąć cię za rękę. Jeśli będziesz się czuła lepiej. Chcesz? Kasiu. Dobrze. Uwaga. Liczę do trzech, klaszczę i zobaczysz wszystkie byty, które manipulują twoją energią w tym laboratorium. Raz, dwa i trzy. Kogo widzisz, Anetko? Nie wiem, coś jak pająk w jedno. Dobrze, kto jeszcze się pokazał? Nie wiem, nie widzę tych trzech. Anetko, jeśli obawiasz się zobaczyć tego, kto manipuluje twoją energią, kto z niej korzysta, to wyciągnij ten strach. On nie jest nam teraz potrzebny. Wyciągnij. Usuń to. Kasia jest z tobą. Trzyma cię za rękę. I będzie trzymała, dopóki nie poczujesz się na tyle silna sama ze sobą, żeby pracować kompletnie samodzielnie. Wyciągnęłaś? Gdzie jeszcze był lęk? Jeszcze tak w sercu. I w sercu. Dobrze. Bardzo dobrze. Usuń wszystko. I teraz przejdź się po tym laboratorium z Kasią za rękę i powiedz, kogo tam jeszcze widzisz. Wygląda jak człowiek, ale to chyba nie jest człowiek. Popatrz mu w oczy, będziesz wiedziała. On ma jakieś czarne oczy. Dobrze. Czyli jest pająk, jest jakiś byt humanoidalny, jest ktoś jeszcze? Coś, co wygląda jak taki robot, piesek. Nie wiem, jak to nazwać. Dobrze, zobacz, czy ma świadomość, czy jest po prostu To jest robotem. jak robot. To jest jak robot. Okej, dobra. Bardzo dobrze. Jest ktoś jeszcze? Nie wiem dlaczego coś nie widzę, ale coś czuję, jakby coś przychodzi mi na myśl krokodyl. Nie wiem, czy to jest. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To, czy widzisz, czy czujesz, to praktycznie to samo. Także oba źródła informacji są bardzo ważne. Wszystkich trzech zmroź, czterech nawet. Nawet tego robota. Nikt już nie rusza się. Nie myśli, nie mówi. Nie wolno im niczego robić. Zmrożeni? Który z nich jest najważniejszy? Ten największy, ten jak człowiek wygląda. To tylko za pomocą takiego kanału telepatycznego zadasz mu pytania, dobrze? Nie będę go przepuszczać przez ciebie.
Zapytaj, do czego służy to laboratorium? Co tutaj robi? Co robią oni wszyscy? Co mówi? Że przetwarzają tą energię, moją energię, nawet nie tylko moją, jakoś tak przyszło mi. Nie tylko twoją. Jaką energię z ciebie pobierają? Zapytaj go. Życiową. I przerabiają ją na jaką? Na taką, na jaką mi pasuje. I jaka im pasuje? Czy jakie to muszą być częstotliwości, które jak ty odczuwasz, czy odczuwałabyś energię, która została przez nich przetransformowana? Złość, Tak? gniew. Zapytaj, czy lęk również? Zapytaj, czy I poczucie. coś mówi o energii seksualnej. Nie wiem, czy to. Dobrze, my to sprawdzimy jeszcze. Wyciąga również energię seksualną. W jakiej formie? Zapytaj go. Czyli co robi, żeby wyciągnąć twoją energię seksualną? Co mówi? Nie chcę powiedzieć. To sprawdzimy to w inny sposób. Zmroź go ponownie. Nie pozwól mu mówić. Weź Kasię za rękę. I razem z Kasią przejdziecie się teraz po tym laboratorium. A ja skorzystam teraz z oczu Kasi. Kasiu, powiedz, jak ty widzisz to laboratorium i zobacz, co tam się dzieje, co tam jest robione. Widzę, na ścianach są takie wielkie słoje. To te A kapsuły, o których mówi Anetka? tak. Są szklane, jest tam zielona energia. A w sumie zielono-biała. To jest przekształcana energia Anety. Od razu odczytujesz tę mieszankę, co tam jest. To są właśnie wszystkie te emocje, które odczuwała Aneta, która miała odczuwać. Czyli tą frustrację, złość, poddenerwowanie. I w tych słojach dozują dawkę częstotliwości, które są podawane Anecie. Czy Tak jak działa? na skali, zygzaczek, więcej, mniej. Czyli, żebym dobrze zrozumiała, energia w takiej części życiowa jest wyciągana z Anety, ale w częstotliwości złości, gniewu, tego podenerwowania i potem zwrotnie jej się to podaje. Tak, bo tutaj dozują w ogóle te częstotliwości w tych słojach. Dodają odpowiednie ilości, nasycenie. I to jest zwrotnie podawane z powrotem Anecie. Okej. Do czego służy ten pająk? Jaką rolę pełni? Pająk to jest bardziej energia seksualna. Okej. To zaraz sobie, albo od razu, to zobacz, co robi z energią seksualną, jak wygląda to połączenie z pająkiem. On wyciąga tą energię jak nitki. Zobacz, czy coś jest w obszarach genitalnych. Tutaj były te kleszcze w pachwinach. Okej. Czy energia seksualna była również w jakiś sposób zabrudzana? Czy transformowana? Nie, ona jest zabierana gdzieś indziej. Jest nieprzekształcana, jest wyciągana bezpośrednio z Anety i jest przeznaczona w ogóle do innych celów. Okej, w takiej czystej postaci? W takiej czystej postaci. To idziemy tam od razu, to oglądamy. Docelowo, tam do tego miejsca docelowego. Co robią? Dokąd jest zabierana energia seksualna? Ja widzę to jak wyciąganie energii seksualnej, jak plątanie niteczek na warkocz i to ma centralne miejsce w tym laboratorium. To jest jak generator, główny generator całego laboratorium. Okej, dobra.
To teraz zrobimy małą podróż do przeszłości, taką króciuteńką. Do momentu, w którym wyciągają energię seksualną. Zobaczymy, jak się to odbywa. Gotowe, dziewczyny? Dobrze. To idziemy tam. Raz, dwa i trzy. Kasiu, zobacz, co się dzieje, kiedy energia seksualna może być wyciągana z Anety. To jest podczas snu. Jest wyciągana podczas snu. Wtedy Aneta jest jakby pobudzana seksualnie podczas snu. W jaki sposób jest pobudzana seksualnie? Mocno erotyczna. I skąd te sny do niej docierają? Te sny też docierają, bazują na ciele energetycznym. Jest to też stymulacja ciała energetycznego w tych kapsułach. Zobacz, kto stymuluje i w jaki sposób. Chodzi o przedstawienie pewnych doznań Anecie. Okej, czyli manipulując ciałem energetycznym, jakieś doznania się wywołuje, które Aneta odbiera jako erotyczne sny. Dokładnie. W efekcie wtedy jest produkowana większa dawka energii seksualnej i mogą ją wyciągać. Jak niteczki. Anetko, czy ty widzisz coś jeszcze? Ja zobaczyłam tylko takie światło, takie bardzo jasne, które raziło mi w oczy. Ale rozpoznajesz je jako swoje? Ono chyba nie jest moje, nie jestem pewna. Gdzie to światło zobaczyłaś? Jakby mnie zaślepiało. Jak zeszłyśmy tam, żeby zobaczyć jakby tą energię moją seksualną, co się z nią dzieje, to wtedy ja zobaczyłam to światło. To dotknij tego światła i powiedz, co czujesz. Ja mam poczucie, że ono ma mnie oślepić, żebym nie widziała, co się dzieje. To przygaś to światło albo sobie okulary takie przeciwsłoneczne załóż. Naprawdę. Możesz zrobić wszystko. Lepiej? Tak. Dobra, to wracamy do dziś. Podejdźcie teraz do tego miejsca, które Kasiu powiedziałaś, że jest generatorem w tym laboratorium. Tym miejscem, do którego zbierana jest energia seksualna. Zobacz, jakie jeszcze funkcje ma to miejsce centralne. Tak naprawdę ono generuje cały sens tego projektu. Cała ta energia jest skupiona na tym, że to wszystko funkcjonuje i istnieje. Czy gdyby tej energii nie było, to całe laboratorium nie działa. Nie działa. Dobra. Co robi krokodyl? Jaka jest jego funkcja? Krokodyl tak jakby zamraża Anetę, pilnuje ją w tej przestrzeni. On powoduje, że Aneta się boi, jest przerażona, wpływa bezpośrednio na jej stan. Ma wrażenie zagrożenia i utkwienia w jednym miejscu. Czego używa do tego? To jest jego, Boże, jego aparycja. Samo to, że ona wyczuwa go w swojej przestrzeni. Anetko. To jego żarłoczność i drapieżny charakter. Anetko, to dlatego nie mogłaś go zobaczyć? To teraz, ponieważ on w ciebie ingeruje w bardzo bezpośredni sposób, to zmień jego aparycję na taką, która będzie dla ciebie bardzo przyjemna, czyli na przykład w pluszowego misia. No ja właśnie już to wcześniej zrobiłam i on mi się teraz taki wydaje jak zabawka. Bo taki jest. Bo taki jest. A ten robocik, jakie ma funkcje? Kasiu, jak ty to widzisz? Obsługuje laboratorium. To zepsuj tego robocika, Anetko. Zobaczcie, czy z tym laboratorium połączeni są jeszcze inni ludzie, inne byty lub... O, może tak najpierw. Inni ludzie lub inne byty. Kasiu, co widzisz?
jakby to laboratorium było jedną z kropel zawieszonych w jakiejś większej konstrukcji. Mhm. To unieście się teraz i zobaczcie całą konstrukcję, wszystko. Anetko, co widzisz? Ja mam wrażenie, że takich laboratorium jest jakby taki okrąg. Moje, widzę takie koło i moja tak się jakby podświetla moje laboratorium, ale są jeszcze kolejne. Mhm. Podobnie wyglądają. Czy te laboratoria są ze sobą połączone, powiązane jakoś? Nie wiem, tak jakby miał jakieś takie połączenie, jakby kolejny lej taki. Mhm. Zobacz, co łączy laboratorium z laboratorium. Coś jakby u góry zarządzało tym. Okej. Jakby coś jeszcze nad tym było i tym zarządzało. Co, zaraz tam pójdziemy, ale zobacz, jeszcze z iloma laboratoriami bezpośrednio jesteś połączona, Anetko. Czyli które laboratoria są obok ciebie, bezpośrednio łączące się z tobą, w jakikolwiek sposób. Czyli mam wrażenie, że to ma kształt takiego koła, jakby one wszystkie były ze sobą połączone i jeszcze właśnie od nich odchodziło coś do góry. Mhm. Dobra, to idziemy na górę. Zobaczymy, co jest na samej górze. Co widzisz, kogo widzisz na górze? Nie wiem, to wygląda jak jakiś statek? Mhm. Dobrze. Idziemy na statek. Zwiedzimy go sobie trochę. Gotowa jesteś? Mhm. Kasia jest cały czas. To wchodzimy. I od razu całą załogę tego statku ustawiasz w rzędzie. Bo teraz ty tu zarządzasz. Ustawiłaś? Tak, ale tam trochę jest. Nie ma znaczenia. Może być ich i 100 tysięcy. Oni wszyscy mają ciebie słuchać. Powiedz, że przejmujesz dowództwo. Powiedziałaś? Mhm. Mhm. Powiedz, że Kasia jest twoim wsparciem. I że teraz to ty wydajesz rozkazy. Ty lub na twoje zlecenie, Kasia. Mhm. Jak zareagowali? Ja mam wrażenie, że oni chcą się słuchać, jakby aż jestem zdziwiona. Mhm. Mhm. Pewnie, że chcą się słuchać, bo nie mają własnej woli, więc potrzebują kogoś, kto im powie, co mają robić. Który z nich jest taki najbystrzejszy? Oni się ustawili od razu jakby w takiej kolejności od lewej, od najmniejszego do prawej, z prawej strony największy stoi. Mhm. To on jest taki najmądrzejszy z nich wszystkich? Masz wrażenie? Mhm. 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 Powiedz, żeby pokazał ci najważniejsze, najistotniejsze miejsce tam na tym statku. Powiedział, że kokpit, ale ja nie jestem pewna jakoś... Mhm. Wskazał mu na kokpit, ale nie jestem pewna tego, czy mówi... Powiedz mu, że jak ciebie okłamie, to będzie bardzo srogo ukarany. Jak za dezercję i zdradę. Dowódcy. Mhm. On mówi, że na statku jest coś na środku statku, jest jeszcze jakieś pomieszczenie, które jakby tam jest takim generatorem. Mhm. To powiedz, żeby cię do tego pomieszczenia zaprowadził, otworzył drzwi. Co widzisz? Tam jest też jakaś kapsuła. Nie wiem, czemu przyszło mi do głowy, że... Czy nie zobaczyłam jej, ale jakby usłyszałam, że jest w kształcie takiej trumny. Okej, okay, to niech otwiera trumnę. Wszystko musisz sprawdzić. Mhm. I wszystko chcesz sprawdzić. I co tam jest? Co jest tam w tej trumnie? Zobacz. Zapal światło. Tam jest coś zielonego. Nie wiem, co to jest. To odczytaj. Informacja tam jest o tym.
Nie potrzebujesz instrukcji obsługi, po prostu sczytujesz informacje z tego. Sprawdź, czy jest tam To jest twoja coś jak energia. coś. Trudno mi to. Mam wrażenie, że to jest zabrudzane, że to. Nie mogę tego poczuć, bo jakby to jakaś taka. Jak taki glut zielony. Ale to jest. Jakby ktoś próbował to przykrywać, właśnie. Coś, co jest być może tam moje, ale przykrywa to w taki sposób, żebym ja tego To nie wyczuła. powiedz temu, który cię tam zaprowadził, że ma ściągnąć ten glut. Ma go zdjąć, wziąć go sobie w rękę. Ale nie wolno mu nic z tym robić. Zrobił to? Co teraz tam widzisz, Anetko? To wygląda jak jakieś kryształy. Czym są te kryształy? Co w nich rozpoznajesz? I czy rozpoznajesz tam coś swojego? Co znalazłaś, Anetko? Co tam jest? Co odnalazłaś, Anetko? Dotknij. Co to jest, kochanie? Czy są to esencje wszystkich osób podpiętych tam w tych laboratoriach? Czy to jest twoja esencja? Zobacz, ile tam jest kryształów. Policz je. Nie wiem, dużo. Dużo. 100, 1000, 20. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Zobacz, czy one się czymś różnią, czy wszystkie są identyczne. Ja to czuję jako miłość. Jako miłość. Dobrze, bardzo dobrze. To poczuj tę miłość. Pozwól jej. I powiedz, co się dzieje. Co się dzieje, Anetko? Już uspokoiłam się. Wziąłam to w ręce. Jak się czujesz, kiedy trzymasz to w ręku? Spokojnie. Już spokojnie. Zobacz, czy w tobie coś się zmieniło, kiedy wzięłaś do ręki swoją esencję, swój kryształ. Lepiej się czujesz, gorzej? Lepiej. Bardzo dobrze. Anetko, popracuję teraz przez kawałek z Kasią, ale dla ciebie teraz jest takie zadanie. Trzymasz ten kryształ w rękach i pozwalasz mu. Chcę, żebyś się na nowo z nim zapoznała, na nowo go poczuła, oswoiła. Przypomniała sobie, dobrze? I na tym się teraz koncentrujesz. Kasiu? Tak, jestem. Ile jest kryształów tam w tej trumnie, powiedzmy? 320. 320. Zobacz, jak te kryształy mają się do całej tej struktury, którą właśnie obejrzałyśmy. One były odseparowane, tak jakby od ciała energetycznego, po to, żeby ciało energetyczne mogło być paraliżowane przez ten cały układ.
wszystkich tych rzeczy, które miało na sobie. I trumna w symboliczny sposób, żeby te osoby, których esencje są tam składowane, miały poczucie braku kontaktu ze sobą, tego najgłębszego, tak? Tak. Więc I bez wtedy ten względu. rezonans dla nich miał sens, bo wtedy ciało było właśnie rozdrażnione, nieobecne, odizolowane. Więc bez względu na to, jaką energetyczną pracę by taka osoba zrobiła, to bez odnalezienia tego kryształu, jakby powrotu do niego, ta praca by nie przyniosła żadnych rezultatów. Nie, Bo nie to byłoby byłaby. tylko jak zamiatanie kurzu. Tak. Zgadza się? Tak, bo ciało mogło energetycznie by się uwolnić, ale byłoby puste bez swojej esencji. I cały czas by I potrzebowało zagubione. jakiegoś zasilania z zewnątrz. I szukałoby na zewnątrz właśnie. I szukałoby na zewnątrz. Ok. Anetko, czy chciałabyś przekazać wszystkie informacje właścicielom tych kryształów, tych esencji? O tym, co już wiesz, jak to wygląda. Tak. To zawołaj ich wszystkich. Wszystkich. I powiedz o całej swojej podróży, o tym, jak to wygląda, co jest robione. Pokaż całą tę strukturę, czyli wszystkie informacje przekazujesz. I kiedy przekazałaś te informacje, pokaż to miejsce, w którym są składowane esencje. Możesz również przekazać informacje o tym, że każdy może odnaleźć swoją. Zrobili to? Wszyscy odnaleźli swoją? Tak, każdy wziął w ręce. Pokaż, w jaki sposób pracować z tym, jak się na nowo zaprzyjaźnić ze swoją esencją. Jak ją obudzić, jak siebie obudzić. Pokaż im to wszystko, jeśli chcesz. I powiedz, jaka teraz atmosfera panuje w tym miejscu. Jakby zaczęło się to miejsce wypełniać światłem, ale zupełnie innym niż było, wtedy był taki mrok. Dobrze. A co to jest to światło? Czym jest to światło? Nazwij je. To jakby te kryształy zaczęły tym światłem jakby tak emanować na zewnątrz. I te osoby, które dotknęły tego, one zaczęły też świecić tym światłem. I jakby to światło zaczęło się właśnie poprzez ten kryształ i poprzez te osoby roznosić się coraz to dalej i dalej na zewnątrz. Cudownie, wspaniale. Bardzo dobra praca. Bardzo dobra praca. Kolejny krok to zawołanie kogoś, kto tym wszystkim rządzi. Szefa wszystkich szefów. Kogoś, kto to wymyślił i kto czerpie z tego największe korzyści. Kiedy klasnę, ma się stawić przed wami wszystkimi, a szczególnie przed tobą, naprzeciwko ciebie, Anetko. Raz, dwa i trzy. Kto się zjawił? No, wygląda jak człowiek, pokazuje mi się, że on jest większy ode mnie. Tak by chciałem powiedzieć, że jestem i tak większy od ciebie. A jak ty się czujesz naprzeciwko niego? Znaczy ja widzę jego wielkość, ale nie wiem, nie robi na mnie jakoś tak. Mam wrażenie, że jest takim robotem, którym go mogę zaraz jakby złożyć, tak jak składa się, że mogę nacisnąć taki guzik i jakby taka antena od radia się wtedy złoży. To zrób to. Zrób to. Jak zareagował? Nie zdążył, bo zrobił się taki malutki. Wszyscy to widzieli? Wszyscy, którzy towarzyszą ci teraz? Okej. Okay. Anetko. Czy odczuwasz swoją energię poza sobą?
czy masz takie poczucie, że twoja energia jest gdzieś poza tobą? Wydaje mi się, że jeszcze jest. I gdzie ją odczuwasz? To, co ci przychodzi do głowy. Jakby, nie wiem, coś jeszcze wychodziło z szyi mi i tak szło i jakby to To złap coś to, co masz, emanowało. i to złap to, co masz na szyi i przyciągnij to do siebie. Co przyciągnęłaś? Nie wiem, to jest jakaś postać czarna. Trochę wygląda jak wiedźma. Zobacz, popatrz jej w oczy. Zobacz, czy jest człowiekiem. Wydaje mi się tak, ale nie jestem pewna. Okej. Zapytaj jej, dla kogo pracuje. Ona twierdzi, że dla siebie. Zapytaj jej, co z tobą robi. Że z tej energii seksualnej też korzysta. Współpracuje z pająkiem? Nie powiedziała mi tego jednoznacznie, nie wiem. Jakby chciała powiedzieć, ale nie dokończyła. Powiedz, że ma powiedzieć. Już nie ma wyjścia. Wszystko zostało ukazane. Mówi, że tak. Mówi, że tak. To powiedz jej teraz, żeby przyjęła swoją prawdziwą formę. Oryginalną. Już. Że już się nie dasz oszukać. Jak wygląda? Jak jaszczur trochę. Jak jaszczur. Zapytaj, dlaczego się przebrała w wiedźmę. Że bardziej bym w nią uwierzyła? Nie wiem, takie coś powiedziała. Uwierzyłaś? Jakbym tak, że uwierzyła, że ona jest, że istnieje, rzeczywiście. Co chcesz z nią zrobić, Anetko? Chciałabym, żeby w ogóle znikł. To w mojej przestrzeni w ogóle. Ściągnij to, co masz na szyi. Nałóż temu jaszczurowi to na szyję, ale zmroź go. Jeszcze ich nie wypuszczaj. Oni wszyscy muszą tam stać, naprzeciwko ciebie. Wszyscy. Od pająka, przez humanoidy, krokodyle, jaszczury, wszystkich. Nie wolno im odejść. Podobnie ci ludzie, którzy trzymają w rękach swoje esencje, też jeszcze niech zostaną. Bo to wszystko dotyczy was. Was wspólnie. Zobacz, czy teraz wyczuwasz, że twoja energia jeszcze gdzieś dokądś płynie. Czy jest gdzieś poza tobą. Wydaje mi się, że już nie. Dobrze. To kolejny krok będzie taki. Anulujesz swoją energię seksualną z tego generatora. Po prostu. Ciach i już. Przestajesz zasilać laboratorium. Powiedz wszystkim tym ludziom, którzy stoją obok ciebie, że mogą zrobić dokładnie to samo. Powiedz, czy to są kobiety, czy to są mężczyźni. Kobiety. Chociaż może tam jacyś pojedynczy mężczyźni, ale nie jestem pewna. Ale większość kobiet. Większość kobiet. Okej. Okay. I w każdym przypadku chodziło o energię seksualną? Okej. Okay. Zapytaj tego najważniejszego, co robili z tą energią seksualną tych wszystkich osób. Transformowali w jakiś sposób. To jest jasne, ale do czego jej używali potem? Do rozmnażania, do odżywiania, do zasilania czegoś? Do czego? Do podpinania kolejnych. Że oni z tego, my z tego żyliśmy, żyli. A dlaczego energia seksualna? Dlaczego akurat ta? Twierdzi, że jest dla niego silniejsza. A do czego, po co mu potrzebna była twoja siła i tych innych ludzi? Bo lubi być silny. To twoją siłą, to twoją energią seksualną
próbował ciebie oszukać, że jest od ciebie silniejszy? Czyli używając twojej energii pokazywał ci się jako silny? To mu teraz anuluj swoją energię. Po prostu. I każda z tych osób, która, tych kobiet i mężczyzn, którzy stoją, również mogą zrobić to samo. Po prostu anulujecie całą energię, którą z was wyciągnął, dzięki której sprawiał wrażenie silnego. Zobacz, Anetko, czy jest w nim coś, co mogłoby dać wrażenie siły? Jego oryginalne, jego własne. On jest jak taka puszka blaszana bez niczego. Tak jak taka właśnie antenka od radia, którą można złożyć tylko w palcach To jest kogo się bać? Jest kogo podziwiać? Rozumiesz wszystko? To teraz pójdziemy do momentu, gdzie to wszystko się zaczęło. Jesteś gotowa? Tak. Pogadaj ze swoją esencją i odszukaj bardzo precyzyjnie informacji na temat tego, gdzie się to wszystko zaczęło. Samego początku, a właściwie tuż przed. Gotowe? To idziemy tam i już. I opowiedz mi, co widzisz? Ja widzę siebie jakimś wodospadem, strumieniem i tam płynie taka woda czysta. I z tego wodospadu płynie woda. Też właśnie wygląda jak takie kryształy. Zobacz, Jest tak. Anetko, czy masz wtedy ciało fizyczne na ziemi? Wydaje mi się, że chyba nie, że to nie jest. To popatrz na siebie, jak wyglądasz. Wyglądam jak człowiek, ale mam wrażenie, że to nie jest na ziemi. Sprawdź, czy miałaś już wcześniej ciało fizyczne na ziemi, czy inkarnowałaś wcześniej. Nie wiem, nie widzę, nie czuję tego. Jeśli nie czujesz, być może nie. Okej. Czy jesteś w jakiejś formie energetycznej? Zobacz, gdzie jest twoja esencja w tym momencie. Gdzie jesteś nad tym wodospadem? Ja mam wrażenie, jakby ja jestem tym kryształem i on jakby się odbija w tym wodospadzie, jakby ten wodospad był takim lustrzanym odbiciem, tylko że ja tu jestem jako ja, widzę siebie, a ten wodospad to jest ta woda i jakby te kryształy, właśnie woda w postaci kryształów. Okej. Dobrze, bardzo dobrze. Czyli ty jesteś esencją, czystą esencją, przeglądasz się w jakiejś wodzie pełnej kryształów i co widzisz? Ja zobaczyłam z tyłu kogoś. Może nie tyle zobaczyłam, co poczułam. To teraz odkręć głowę i zobacz, kogo poczułaś. No, wygląda jak jaszczur. Widziałaś już go dzisiaj? Który to? Tam wśród tych trzech, czterech. W laboratorium? Dobrze. Dotknij teraz tej wody, tego wodospadu i powiedz, co czujesz. Jakby był sztuczny, jakby to nie był prawdziwy. Z czego został zrobiony? Możesz to odczytać. Czyli jakby skład biologiczny, chemiczny, energetyczny tego, co widzisz, w czym się Trudno mi przeglądasz. powiedzieć, to jest jakby był jakąś folią, to jest taki sztuczny, syntetyczny, nie wiem, co to jest. Okej, dobra, dobra. Czy ten jaszczur ma coś wspólnego z tą wodą, z tym wodospadem? I mam wrażenie, że on mi to jakby projektuje w pewnym sensie, ale nie wiem co dokładnie. To zapytaj go teraz, co ci projektuje, co chce, żebyś zobaczyła. Co on chce, żebyś ty zobaczyła? Nie wiem, nie słyszę. Kasiu?
To jest zainscenowana przestrzeń dla Anety. Tak naprawdę jeszcze nie zeszła. Jest to przestrzeń jaszczura. Specjalnie stworzona dla Anety, żeby czuła się jak u siebie. Okej, z czego zrobiony jest ten wodospad i to sztuczne coś? To już jest na tym laboratorium. Okej, dobra. Kasiu, zostawisz mnie z tym jaszczurem na chwilę? Dobrze. To zostaw tam, w tamtym momencie. Cześć, jaszczurze. Bardziej ci się podoba mówić przez Kasię czy przez Anetę? Kogo wolisz? W ogóle mi się nie podoba. Ale niestety musisz, bo zostałeś przyłapany. Trochę kiepsko się chowałeś. Ale nie o tym teraz. Powiedz, jak to się stało, że... Jak to zrobiłeś? Że zacząłeś tworzyć inscenizację dla Anety, tam w tamtej formie, kiedy była jeszcze czystą esencją. Sama ją projektuję. Ale mówisz, że ten wodospad i ta woda jest sztuczny. To jest jakaś folia, jak coś syntetycznego. To jak może czysta esencja projektować coś sztucznego? Widzi to, co chce zobaczyć. Pomogłaś jej w tym? Pomagam jej. A jak? Co robisz takiego? Jak jej pomagasz w tym? Przez to, że jest tutaj ze mną, wiem, czego potrzebuje, żeby ją uspokoić. I czego potrzebowała wtedy? Zobaczyć siebie. Wiedzieć, że jest. Poczuć swoją obecność. I co zobaczyła? Twoje odbicie. Trochę światła. I co się dzieje dalej z nią? Kiedy zobaczyła to swoje odbicie? Jest uspokojona, jest bardziej posłuszna. I kiedy się uspokoiła, co ty zrobiłeś? Co zrobiłeś z nią? Odpowiadaj! Uspokoiłem ją na tyle, że się przestała bronić i zaufała. Zaufała, bo myślała, że czemu ufa i komu? Że sobie ufa. Że widzi siebie, jest u siebie. A naprawdę co widziała? Odpowiedz. Widziała energię i na esencję. Te 320 esencji, które dzisiaj odkryliśmy w trumnie? Tak czy nie? Tak. Zostaw mnie z Kasią. Kasiu, rozłącz się. Anetko? Tak? Czy ja mogę skorzystać z toalety, bo... Tak. Otwórz oczy i bardzo powolutku usiądź, zdejmij słuchawki i pójdź do łazienki. Uważaj, żeby... Pomoże ci się zakręcić w głowie. Kasiu, jak się czujesz? Ja dobrze. Okej. Wszystko w porządku. To teraz zapytaj Anety Subtelnej. Jak doszło do tego spotkania? Czyli zanim weszła w nim jakiś dialog o tym przeglądaniu się sobie i jakby odnajdywaniu swojej obecności. Ona z nim, ta cała konstrukcja jest szklana, wszystko jest szklane. Tu się bardzo dużo, to jest gra cieni pewnego rodzaju. I ona widziała te odbicia, takie refleksy. Kasiu, to ja wiem, ale to znaczy, że ona już była w tym układzie, już była podpięta, już wyraziła na coś zgodę. Szukamy momentu, zanim do tego doszło. Chcę poszukać Anety w jej stanie takim, że co skłoniło ją do tego, żeby w ogóle wejść w dialog, w rozmowę i do cudzej przestrzeni, sztucznej i syntetycznej. Nie wiem, ja mam
wrażenie, że Aneta chciałaby wykorzystać jakoś swój potencjał, swoją energię. I tym emanowała chęcią wykorzystania swojej energii w jakiś sposób. Okej. Czyli tym emanuje. I z Tak. czym się spotyka? Spotyka się z kolektywem. Widzi inne esencje. Oj. I to są te esencje D320? T320, które tak naprawdę to nic nie słyszę. Strasznie buczy. Anetko, strasznie buczą twoje słuchawki. Mam taką prośbę, żebyś na przykład wyciągnęła kabelek i włożyła ponownie. Teraz? Troszkę buczy, ale jest ok. Teraz może lepiej troszeczkę. Postaraj się nie poruszać kabelkiem. Ok. Dobra, Kasiu, czyli jesteśmy w tym momencie, że widzisz Anetkę, chce wykorzystać swój potencjał. Tak, bo potencjał energetyczny Anety jest ogromny. Jest bardzo silny, jest bardzo żywa, jasna. I czuję, Jasne. Że Aneta ma potrzebę wykorzystania swojej energii, swojego potencjału i szuka możliwości. I tak naprawdę widzi odbicie innych esencji, inne światła. Okej, okay. I teraz ważne bardzo pytanie. Ten kolektyw innych esencji. Wiemy, że to jest 320 esencji, które znalazłyśmy dużo później, tak? Czyli w obecnym Tak. życiu Anety. Czy w tamtym momencie, gdzie zauważa ten kolektyw, te esencje są podpięte do tego układu? Nie wszystkie. Skąd poczucie o tym, że jest jakiś kolektyw? Co łączy te wszystkie esencje? Czym są spięte? Najpierw widzi miejsce, ale widzę, to jest jakaś, nawet nie przychodzi mi misja, zadanie. Wspólne jedno zadanie. Okej. Okay. Kasiu, sekundę, żeby tylko zobaczyć, co jest z czym. Zostawisz mnie na chwilę z tym kolektywem? Dobrze. Będę takich nazywać. Cześć kolektywie. Jaką macie misję? Jaką masz misję? Bycia razem i tworzenia siły. Po co chcecie tworzyć wspólną siłę? Do czego wam jest potrzebna? Po co wam jest założenia wspólnota? Założenia kolonii. I jako kolonia, co chcecie robić? Zbudowanie miejsca dla nas. Do bycia razem. Do życia wspólnie, w miejscu. Co was łączy? Co sprawia, że jesteście kolektywem? Każdy wnosi swoją cząstkę. Każdy ma inny potencjał, każdy wnosi swoją część do wspólnoty. A jeżeli ktoś chciałby z tego kolektywu wyjść, to co musi zrobić? Wszyscy muszą się zgodzić na wyjście członka. I zgadzają się wszyscy, jeśli ktoś wyraża taką wolę, że chce wyjść? Nigdy nikt nie chciał. Dlaczego? Co sprawia, że nikt nie chce? Każdy czuje się w jedności, jako całość. Okej. To zostaw mnie z Kasią. Kasiu, rozłącz się. Jestem. Zobacz, czy ten kolektyw z tego poczucia jedności, zobacz, czy ktoś lub coś korzysta już tam, na tamtym etapie. Jestem pewna, że to już jest zalążek tego całego schematu z tymi laboratoriami. Że to są już podłoże do tworzenia się tych laboratoriów, do całego tego czyli tworzenie się tego kolektywu
Jakby zalążkiem do tworzenia się kolektywu jest podpięcie. Tak. Kto ich podpina na początku wszystkich? Widzę jak stopel, to jest jak zaczepiony stopel, to jest jak lep na muchy, tak mi to przychodzi. Zostawiona pułapka. To dotknij tej pułapki i powiedz, co ona mówi, ta pułapka. Że stwarza pewien wyobrażenie miejsca wyjątkowego. Dobra. Gdzieś, gdzie miejsce, które stwarza uczucie dobra, przyjemności i wspaniałych warunków do tego, żeby być. Okej, do kogo należy ten sopel, ta pułapka? I przychodzi ten humanoid na samej górze. Okej, humanoid. Jasne. Aneta to widzi wszystko? Tak, jest obok. To dlatego w ogóle idea powstawania kolektywu jest zewnętrzna. Tak. I czym charakteryzują się istoty, które dają się złapać na taką pułapkę, czy w taką pułapkę? Co ich wszystkich łączy? Ich łączy nawet może nie tyle potrzeba przebywania razem, ale ciekawość drugiej istoty. Ciekawość. I uczucie ciepła, przywiązania i takiej prawdomówności, że nie widzą niczego złego w tym, że w danym miejscu mogłoby ich spotkać coś złego. Bardziej są ciekawe innych istot, które spotykają na swojej drodze. I takie miejsca ich przyciągają. No tak, ale swoją ciekawość i ciepło można realizować na 1000 różnych innych albo milion różnych innych sposobów. Dlaczego akurat dają się złapać w pułapkę? To jest bardzo istotne, żeby odnaleźć właśnie tę cechę wspólną dla nich wszystkich i cechę, która też jest u Anety. Oni uczą się od siebie, więc kolektyw jest akurat tą formą, gdzie spotykając się dwie energie, dwie istoty, potrafią czerpać od siebie. Uczyć się nawzajem. Okej. Zostawisz mnie z jedną z istot z tego kolektywu? Będę Dobra. Ją nazywać X. Dobra? Dobrze. X? X, czego nauczyłaś się od innych? Czego się nauczyłaś od innych? Nie wiem. To sprawdź. Czego nauczyłaś się w przeciągu ostatnich dni, miesięcy, tygodni? Mam uczucie, że będąc we wspólnocie jestem kompletna. Okej, zostaw mnie z Kasią. Kasiu, rozłącz się. Niczego się nie uczą od siebie. Niczego się nie uczą od siebie. A bycie w kolektywie i bycie kompletnym jest iluzją stworzoną przez humanoida, dla którego jest to pewien bardzo intratny biznes i projekt energetyczny. Anetko? Tak? Jak się czujesz? Lekko, tak ciepło mi się zrobiło i spokojnie. Jak rezonujesz z tymi informacjami, które właśnie się ujawniły się? Ja to tak czułam, że tak może być. Co myślisz o byciu w kolektywie? Ja wiem, że nie potrzebuję innych do tego, żeby jakoś siebie dowartościowywać, czy wspomagać. Zajrzyj w siebie i sprawdź, czy jesteś kompletna, czy czegoś ci brakuje. Nic mi nie brakuje. Wszystko mam. Okej. Wracamy do dziś.
Jesteście? Obie? Tak. Te 320 osób, których esencje znalazłyście dzisiaj, ci, którzy ręka w rękę z tobą dzisiaj popracowali, to część tego kolektywu, prawda? Tak. Anetko, chcesz przekazać im wszystkim resztę informacji, które zdobyłaś? Tak. Przekaż i powiedz, co się dzieje. Czy ktoś coś mówi? Nic nie słyszę. To czy ty chcesz wyjść z tego kolektywu? Czy chcesz opuścić to miejsce? To powiedz tak, to na tak. głos i powiedz, jaka jest reakcja. Chcę opuścić to miejsce. Jak reagują? Są zdziwieni. Kasiu, zostawisz mnie jeszcze raz z kolektywem? Dobrze. Kolektywie. Jedna z was opuszcza wasz kolektyw, waszą zbiorowość. Dziś. Teraz. To pierwsza taka sytuacja. Rozsypiemy się bez niej. Dlaczego bez niej się rozsypiecie? To każdy tworzy całość. Wszystkie informacje macie. Wszystkie, po kolei. Począwszy od tego miejsca, które zostało stworzone, po iluzję, że bez siebie nie możecie istnieć, po informacje o tym, że uczycie się od siebie, co nie jest prawdą i też już o tym wiecie, i tak dalej, aż do wielkiego konstruktu wyciągania z każdego z was energii. Zajrzyj w siebie, niech każdy z was osobno zajrzy w siebie i sprawdzi, czy komuś czegoś brakuje. Widzę, jak jest nas dużo, a każdy jest cząsteczką. Okej. Tak czy inaczej, Aneta dzisiaj wychodzi. A wy możecie zrozumieć i podjąć swoje decyzje, lub tkwić tym cały czas i zasilać. Na pewno nie was samych. Zostaw mnie z Kasią. Kasiu, rozłącz się. Jak zaczęła się przypominać wszystkiego, czego się nauczyli, zaczęło pękać jak lustro. Małe, małe kryształki. Okej, w porządku. Anetko. Wyjdź teraz z tego kolektywu. Po prostu wyjdź. Dałam krok w tył, odsunęłam się. Zobacz, co się dzieje. Moje światło tak zaczęło wokół mnie się roznosić. Co to oznacza? Że nie potrzebuję nikogo, wszystko jak mam w sobie. Okej. Wszyscy mają już informacje. Więc mogą zrobić dokładnie to samo, ale nie jest już to twoją odpowiedzialnością, a tak naprawdę nigdy nie było. Kończymy? Odszukaj teraz w sobie umowę o tym, że wchodzisz, bierzesz udział w tym kolektywie, w tym projekcie. Że przeglądasz się w innych. Masz? Mam. W sercu mam. To wyciągnij to. I teraz, w momencie, kiedy anulujesz tę umowę, wszystko, co związane z kolektywem, z tymi bytami, laboratoriami, wyciąganiem twojej energii, inkarnowaniem, implantowaniem, absolutnie z całym tym projektem, kompletnie zniknie z twojej przestrzeni. Rozpadnie się, jakby nigdy nie istniało. Jesteś gotowa? Tak. W jaki sposób chcesz zniszczyć, anulować tę umowę? Chcę to tak rozpuścić, żeby się rozpuściło. To po prostu tak zrób. Ja policzę od 1 do 3, a ty krok po kroku rozpuszczasz. Na 3 zniknie wszystko. Anulowane. 1, 2,
i 3. Nie ma. Rozejrzyj się teraz. Rozejrzyj się, zobacz. Widzisz kogoś, coś? Zobacz, jak ty wyglądasz, popatrz na siebie z góry, z boku, obejrzyj się. Czy jest coś, co zwraca twoją uwagę? Jest tak świetliście biało, kryształowo. Co? Obejrzyj teraz swoje plecy tutaj z tyłu. W okolicach nerek i troszkę niżej, wszędzie tam. Zobacz, jak to wygląda. Widzę jeszcze takie czarne kropeczki. To zbierz je wszystkie. Wyłącz, zbierz i wyrzuć. Po prostu ciach i anulujesz. Jak teraz? Lędźwia, pośladki. Obejrzyj też pachwiny, gardło, nadgarstki. Wydaje mi się, że wszystko jest czyste już, nie widzę nic. Kasiu, jeszcze ty popatrz, proszę, swoim okiem. Jest czyściutka. Jest czyściutka. Jak kryształ, tak. Okej. Okay. Anetko, czy chciałabyś sprawdzić, skąd twoje sny? To, o co prosiłaś. Te sny informacyjne z ostrzeżeniami i podpowiedziami. Co ci przychodzi? Próbowałam sobie jakoś podpowiadać coś. One pochodziły z twojej esencji, czy z ciała energetycznego? Czy to produkcja umysłu, energii mentalnej? Nie wiem. Kasiu, jak ty to widzisz? To była produkcja energii mentalnej, ale na bazie też ciała energetycznego. Niektóre sny były też podpowiadane Anecie. Miały wywoływać określone reakcje, emocje? Tak, bardzo mocne, silne reakcje. Strach, podenerwowanie? Tak, tak. I z takich niewiadomych powodów, taka poczucie zagrożenia. Okej, okay, dobra. A te sny, które noc w noc ostatnio czułaś, o byłym partnerze, o ściąganiu cię w jakieś miejsce, w którym nie chcesz być. Zobacz, skąd te sny. Anetko, co widzisz? Może być nie. Tak, że nie masz już dostępu do tego. Jeśli chcesz, może Kasia zobaczyć. Nie wiem. Nie wiem. Kasiu? To jest jak czarny lej, widzę, który zasysa, który mocno ściąga uwagę, energię. To ten lej, który był częścią konstruktu całego? Tak. Po co miały być te sny? Te sny na pewno nie były Anety. To nie była jej produkcja. Okej. Okay. Co miały wywoływać? Strach i też odwrócenie uwagi od siebie, czyli zwątpienie w siebie, swoją percepcję, możliwości i też po prostu odkręcenie myśli od tego, co istotne, żeby myślała tylko i wyłącznie o swoim zagrożeniu i strachu i lęku. Anetko, czy jeszcze masz jakieś poczucie zwątpienia w siebie, zagrożenia, niebezpieczeństwa zewnętrznego? Nie czuję już tego. Bardzo dobrze, bo to wszystko było indukowane tobie, to nie twoje. Jest jeszcze jeden problem, o który prosiłaś o sprawdzenie, o prześladowania i groźby ze strony tej kobiety. Zobacz, czy jest cokolwiek, co ciebie z nią łączy, czy jest energetyczna przyczyna jej zachowania wobec ciebie? Nie wiem, ale taki skurcz w ciele poczułam. Kasiu, jak ty to widzisz? To jest bardzo fizyczne.
To jest bardzo fizyczne. Zobacz, czy teraz, w tym momencie jest w Anecie coś, co daje energetyczną bazę do takiego zachowania wobec niej. Czy jest... Nie. W tym momencie nie. Ale to jest jeszcze pamięć komórkowa. Z czym rezonowały obie? Aneta i ta kobieta? To pojawia mi się to, co wyciągnęła Aneta na samym początku. Ten czerwony kamień. Z tym czerwonym barwą. To było jakieś podenerwowanie i irytacja. Tak, na siebie reagowały złością, irytacją, złymi emocjami w stosunku do siebie. Anetko, chciałabyś zawołać ją teraz? To zaprosi. I rozpoznaj. Możesz przekazać jej wszystkie informacje i pokazać się. I zobacz, jak się czujesz w jej obecności teraz, w tym momencie. Spokojnie. Jak ona reaguje na ciebie? Mam wrażenie, że jest zdziwiona też. Nie wie, co się dzieje. Nie rozumie. Zrób jeszcze jedną rzecz. Całą tę pamięć komórkową z siebie po prostu ściągnij. Ściągnij i do portalu rozpuszczasz to. Właściwie już samo uświadomienie sobie tego powoduje, że to znika. Zobacz, jak teraz reagujecie na siebie. Już jest obojętnie. Jest obojętnie, super. Gotowa jesteś, żeby ją wypuścić? Tak. To wypuścił. Ona wszystkie informacje ma. Anetko, chciałabyś jeszcze kogoś zaprosić na koniec? Tak, moich synów i moją mamę. Dobrze, zaproś. Oczywiście ich wszystkich rozpoznaj. Przekaż im wszystkie informacje. Zresztą wszystkim, o których pomyślisz, te informacje możesz przekazać. Każdy na swoim poziomie, tak jak może, te informacje odbierze i będzie mógł z nich skorzystać, tak jak na ile jest gotowy. Gotowe? Coś jeszcze chciałabyś dopowiedzieć? Nie, już wszystko jest okej. To wypuść ich. Anetko. Teraz ja wiem, że jesteś czyściutka. Wiem, że wszystko jest posprzątane, ale czas, żeby odrobinę podnieść swoje wibracje. Zrób to. Tak po prostu. Podnieś je o 10% do góry. I powiedz, co czujesz. Spokój. Czyli jak podniosłaś o 10%, pojawił się spokój. To teraz podnieś o 20%. Radość. To jeszcze. Jeszcze trochę. O 30%. Jak się czujesz, kiedy masz podniesione wibracje? O jeszcze. Szczęście. Szczęście. To teraz, uwaga, przez chwilę, ja policzę do trzech, a ty odczujesz maksimum, jakie jest dla ciebie możliwe. Gotowa? Raz. Dwa. I trzy. Co czujesz, Anetko? Miłość. Co jest dla ciebie naturalną wibracją? Miłość. To jest twoja natura.
To jest twoja natura. Zobacz, jak teraz będzie wyglądało twoje życie. Teraz, z tą świadomością, z tym zrozumieniem i z tą wiedzą o sobie. Że mogę wszystko, nie potrzebuję nikogo. Że wszystko jest miłością. A dlaczego płaczesz? Co się dzieje, kochana? Szczęścia. Dobrze. To pozwól sobie, ja jeszcze z Kasią tylko obejrzę ciebie do końca i za chwilkę będziemy kończyły sesję, tak? Gotowa jesteś na powrót? Dobrze. Kasiu, obejrzyj jeszcze Anetkę, jej przestrzeń całą. Tak. To uczucie miłości, które dawno nie było odczuwane w tak mocnej dawce. Anetko, rozprowadź je po całej sobie, to uczucie, bo to jest twoja natura, twoja czysta natura. I przekaż to do swojego ciała fizycznego. Pozwól swojemu ciału fizycznemu również się w tym wykąpać całkowicie. I ta miłość rozpuszcza dawne traumy, rozpuszcza niskie wibracje, pamięć komórkową, tego, co już jest tobie niepotrzebne, nie służy ci. Nie wspiera ciebie samej. Cała stajesz się spójną, absolutnie przepięknie wibrującą miłością. Dziewczyny, gotowe do powrotu? To teraz rozłączcie się ze wszystkimi i ze wszystkim. Wykreujcie sobie jakieś wspaniałe, przepiękne miejsca. Miejsca, w którym na jeden podniesiecie wszystkie swoje wibracje i zregenerujecie się całkowicie, czyli całą swoją energetykę, całe ciało emocjonalne, mentalne, energię seksualną, absolutnie wszystko zostaje przez was zregenerowane. Zharmonizowane i zoptymalizowane do poziomu, który jest dla was najlepszy. I na dwa. Czujecie się wspaniale w swoich ciałach fizycznych i czujecie, że zaczynają się budzić, wracać do swojego tu i teraz, do swoich żyć. I silne, piękne, pełne energii, witalności, młodości i szczęścia. Odświeżone i zregenerowane, wracacie. I na trzy możecie otworzyć oczy. Kasiu, najpierw ciebie zapytam, jak się czujesz? Dobrze, dziękuję, wszystko w porządku. Super. Anetko, jak się czujesz, kochana? Dobrze, Możesz nie mogę. leżeć. Możesz leżeć jeszcze. Dobrze. Warto było zrobić to samodzielnie. Tak, warto. Przepięknie pracowałaś. Zrobiłaś to. Gratuluję. Dziękuję, cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę, że mogłam właśnie wejść w to sama i to zobaczyć. Na pewno to pomaga w metabolizacji i na pewno na własnej skórze można odczuć, że to nie ma się czego i kogo bać. Tak. I polecam bardzo, jak ktoś będzie chciał zrobić, polecam. I wejść samemu, jeśli to możliwe, tylko to wejść samemu. Tak. Ja też bardzo zachęcam. Mam nadzieję, że... Chociaż spróbować, nawet jeśli ktoś nie jest pewien, to spróbować. Pewnie, że tak, pewnie, że tak. Zawsze jest Kasia, która chętnie wesprze, jej obecność też dużo daje, prawda? Bardzo. Dziękuję, Kasiu, bardzo.
bardzo mi miło było pracować razem z tobą, Anetko. Anetko, powiedz, chciałabyś się podzielić swoją sesją, czy zostaje prywatna? Tak, mogę się podzielić. Zasłaniamy Mogę buźkę? się podzielić. Tak. Dobrze, Tak. zasłaniamy. Jeszcze raz wam, dziewczyny, bardzo, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo i tobie, Kasiu, i tobie, Anetko, dziękuję. Dziękuję. Wyłączam nagrywanie, poczekajcie jeszcze.